Siemano, mamy rano, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj wysiewamy poletka, nasiona dostarczone od Tomka Więckowskiego. Sprzedaje nasiona kukurydzy oraz rzepaku, także zainteresowanych zapraszam do opisu. Będziemy wysiewać tutaj 8 odmian, ale jakich, to wszystko w swoim czasie. Będziemy pokazywać, jak to wygląda. Ziemia nie szałowa. Można powiedzieć, że tutaj stoimy na 6 klasie. Od 6 do 4 A pole. Także będzie kilka odmian. Zaczynamy od V280 na piachu. I na lepszej ziemi będziemy schodzić na 240-220 nawet. Obsiewanie pola nasionami, które będą tworzyły tutaj poletko, trwa w najlepsze. Za nami czwarta odmiana. Czwarta odmiana idzie. Zaraz będzie piąta. No takie są kwatery po 2 hektary, jeżeli chodzi o odmiany. Nie robimy poletek takich po 2 przejazdy. Z tego względu, żeby zobaczyć, jak te odmiany na szerszym, można powiedzieć, na większej przestrzeni sobie poradzą. Poletka może nie będą adekwatne, dlatego że pole jest bardzo zróżnicowane. Tu jest niżej, jest lepsza ziemia, już jest czwarta klasa. Im tu na lewo, sami możecie zobaczyć, tu jest taka ziemia trochę, można powiedzieć, brązowa. Tutaj już jest jałowa, taka biała, czwarta B, piąta i tam szósta. No i zobaczymy tutaj właśnie z Tomkiem Więckowskim, żeśmy tak uzgodnili, że zaczniemy na piachu od najwyższego VO. Z racji z tego, że opady zazwyczaj występują później i na dobrej ziemi niższe VO powinno sobie poradzić, a na tej słabej ziemi może być strzał w kolano, a jeżeli będzie brakowało wody, to po prostu te rośliny przeczekają z kolbą do jakichś sensownych opadów. Pożyjemy, zobaczymy. No i też tutaj chodzi o zbiór, że wyższe VO na słabszej ziemi, jak ma usnąć, to i tak uschnie, bo gdybyśmy zasiali na odwrót, to tutaj po lewo 220-230 VO byłoby do zbioru już przykładowo koniec września, no może nie, ale połowa października, a tutaj na dole przykładowo 280 byłoby dalej przykładowo na koniec października albo w listopadzie zielone, także no tak to wygląda. I zobaczymy, jak to wyjdzie, takie porównanie, rozeznanie też z odmianami. Tutaj to jedno pole poświęcone jest właśnie na taką zabawę, bo mógłby wrzucić tu jedną odmianę, to co w tamtym roku wyszło i co wyglądało i w miarę, może nie najlepiej sypało, ale żeby też tutaj cieszyło to oko. No ale stwierdziliśmy, że zrobimy te poletka i sam też będę doglądał, aby po prostu na przyszłość wiedzieć, czego więcej zasiać, czego mniej. Także każdy teren jest inny, rejon kraju. Przykładowo u mnie wyjdzie odmiana ta, a u innego w ogóle nie wypali. Także nie ma reguły, tak samo jest z rzepakami. Te tu w okolicy, tutaj chłopaki to sieją. Im jedna odmiana rzepaku sypała 3 tony, u nas przykładowo podbijała pod 5 ton. Więc nie ma to żadnej reguły, trzeba samemu. Można się wzorować, że u kogoś wychodzi, no to może u mnie wyjdzie, ale najlepiej jest robić jakieś doświadczenia, siać po kilka odmian i obserwować. I nie powiedziane, że jak w tym roku ta odmiana wyszła nam najlepiej, to za rok może się okazać, że wyjdzie najgorzej albo nie najlepiej. No także to jest totolotek, tutaj pogoda gra pierwsze skrzypce, a w kukurydzy to jest w ogóle kluczowe, jeżeli chodzi o opady. Tutaj VO w jednym roku 230 będzie najlepszym, w innym przykładowo 260 albo nawet 270, bo im wyższe już VO, tym już problem jest z wilgotnością, potem ze zbiorem. Większe VO no, będzie wpływało na duże zawilgocenie ziarna. Ale to też wszystko zależy, jaka genetyka kukurydzy i jak tą wodę po prostu dana roślina oddaje. Od ilości nawożenia, azotu, także wiele czynników tutaj wpływa na dojrzałość i wilgotność też. Także nie nudzimy się, walczymy. Miałem dzisiaj pryskać te przężyto, zacząć, ale zobaczcie, co się dzieje. Wieje tak, wiatr zrobiła się posucha. Rośliny od tego wiatru i upału mamy 30 stopni na plusie. No po prostu walczą z pogodą. Na weekend ma się ochłodzić. Dzisiaj mamy wtorek, środę, także jeszcze takie 2 dni upału, zobaczymy. No, są miejsca już, że przężyto zrobiło się siwe. Na przetliskach rzepaki gubią kwiaty, pomarańczowe się robią.
No taki paradoks, przed chwilą wody było aż nadmiar. Jeszcze tydzień temu nawozy siałem, w ścieżkach woda była, puma cała brudna była i padało nawet 8 dni temu. Niedużo, tam chyba 4 litry spadło. No i zobaczcie, przyszedł upał, z chłodu wkroczyliśmy znowu w lato, bo to jest pogoda jak w lato, to nie jest wiosna, jest pogoda jak w lato. Jeszcze ten wiatr, który po prostu wywiewa wszelaką wilgoć z wierzchnich warstw, no powoduje, że jest jak jest. Na razie stabilnie, zobaczymy co będzie dalej. Prognozują jakieś tam 30%, jeżeli chodzi o opady, więc wydaje mi się, że nie będzie padać. No ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie kukurydzę wysiewamy. Fajną wilgoć, wilgoć na wschody jest, nie powinno być problemu, tym bardziej, że tutaj nie mieszamy teraz tego nadmiernie, tylko idzie łapa, koła i siewnik od razu, nawóz idzie też na 20 cm, tak no nie wiem jak tam, łapa idzie na 28 około, 25-28, no to ten nawóz też się rozsypuje po tej całej długości, więc nie będzie jak w zwykłym standardowym siewniku punktowym z podsiewaczem nawozu, tylko ten nawóz będzie po prostu rozmieszczony na tej głębokości, a nie jak to w zwykłym siewniku, właśnie miałem to powiedzieć, będzie przykładowo tam, nie wiem na ile ten nawóz idzie, na 8 cm, chyba max 10, głębiej nie idzie i on idzie z boku przy nasionku. Jak jest susza, to może coś tam trochę przeszkadzać roślinom, ale nie wydaje mi się, fosfora namonu nie jest aż tak, przy takiej dawce tam z rzędu 100-150 kg, bo tutaj idzie 150 kg na poletka, aby to zrobić, no... Żeby nie zarzucić sobie, że coś zrobiliśmy źle. Także bym wyszedł, wam pokazał, ale nie ma to najmniejszego sensu, bo tak wieje, że w ogóle nie będziecie mnie słyszeć. No i wykańczamy poletka. Trochę rąbania było, ale już robimy poprzeczniaki. No i mamy wieczór, siewy zakończone, kuku rośnie, był plan nie pryskać, ale stwierdziliśmy, że upał minął, mamy teraz aktualnie, i tak mamy ciepło, bo mamy 20 ponad stopni, ale czuć taki chłód, nie ma wiatru, jedziemy pryskać przężyto na grzyba, czyli T2, bo już flagowy wyszedł jakiś czas temu. No i będziemy ochraniać, ale nie dajemy nic na usztywnienie, nic na skracanie. W pierwszym zabiegu poszło 0,4 modusa. Teraz miało iść 200 docelowo, ale jest sucho już, upały, więc nie będziemy mordować tych roślin. Także w tym odcinku to tyle. Widzimy się w kolejnych filmach, także krótko, zwięźle i na temat. Do usłyszenia, na razie, cześć, siema. Siemano, 2 maja, witam was w kolejnym filmie. Taka niecodzienna awaria w Manitu. Ostatnio jak sialiśmy kukurydzę, pierdyknął czujnik od ciśnienia skrzyni od oleju. Mamy czujnik wykręcony i tutaj tą gumką, tym cyckiem wylatywał olej. Nie wiem, czy ten cycek sam się wymienia, sam z siebie, ale wydaje mi się chyba, że chyba nie. Nie. Tak mi się wydaje. Na stanie jest w zawadzki, także jedziemy, przywozimy nowy i mamy sprawną maszynkę dalej. Ładowarka naprawiona, wymieniłem czujnik, nie cieknie, także awaria zażegnana. No i co, kawałek czujniczka z wtyczką jednopinową, 500, prawie 600 zł. Tam 500 zł, nie wiem, 560, a zresztą wam dokładnie powiem, bo mam fakturę przed sobą. 506 zł. Czujnik, kawałek czujnika, jak dla mnie. A w ogóle nieporozumienie, żeby za kawałek plastiku i metalu tyle pieniędzy było. No ale no.
jak to się mówi, maszyna premium. Teraz będą, co ty gadasz, JCB najlepsze, inni będą Merlo, no topowa marka i no po prostu się cenią na częściach. Także tak to wygląda. Jadę na gospodarstwo pod John Deere'a i jedziemy robić te dwa dalej w sprzężytach. Siemano, w kolejnym ujęciu. 4 maja, jesteśmy 23 km od domu. Małym niedźwiadkiem przywiozłem wodę. Rzepaki mamy pozamykane, no i wykonujemy rzepaki, jęczmienie. Tak, o, w rzepaku te trzy wykonane na płatek. Trochę zabiegi spóźnione, ale to wszystkie te całe chłody, mrozy poprzesuwały wszystko. Ta wariacja pogodowa tej wiosny to jest po prostu coś niesamowitego, co się dzieje. Jęczmienie te dwa mamy pokończone. Tutaj na przykład u sąsiada, zobaczcie, jęczmień jeszcze nie wykłoszony. Nie wiem, czy to kwestia odmianowa, czy po prostu dużo papu dane. U nas jedna odmiana wykłoszona, Jakubus jest wykłoszony, natomiast Sandra dopiero się też wykłasza, no jest w 90% wykłoszona, także ładne, dorodne kłosy, chociaż u nas trafiają się gdzieś takie poszczególne wytrącenia ziarniaków, nie wiem, czy to kwestia przez mróz. Także czy jakiś robak, wczornastek tego typu, ale wczornastek jak wchodzi, to on zazwyczaj zżera te pierwsze piętra od góry. Te dwa w sprzężytach zrobione, miejscami było dosztywniane, po setce modusa, w innych miejscach, gdzie gorsze ziemie, tylko typowa grzybówka z robakiem szła, aby nie dobijać, bo ze skrajności w skrajność wkraczamy, było za mokro, a jest już za sucho. Tutaj zobaczcie, gdzie leżał kompofarb, no pszenica jest czarna, jest cała zwinięta już i od spodu mamy podsuszkę już, także zaczyna brakować wody. Także no, ze skrajności w skrajność, tak. Pszenica ogólnie, wszystko ogólnie cieszy oko. Rzepak jest pod takim wielkim zapytaniem, co z niego będzie, bo trochę pomroziło te kwiaty. Słyszy się, że jak przyjeżdżają szacować z ubezpieczalni, to mówią, że to słodyszek pogryzł, że nie ma żadnych po mrozie uszczerbków. Także pożyjemy, zobaczymy. No pszenica ogólnie dostała niecałe 400 modusa w pierwszym zabiegu, no i jest wiotka, trochę mało. Przężyta mamy dość sztywne, no ogólnie ten zabieg tutaj, jeżeli chodzi o te dwa, z nim można byłoby się jeszcze wstrzymać, ale im będzie bardziej sucho, tym później jakiekolwiek wykonywanie zabiegów nie będzie miało najmniejszego sensu, bo będziemy tylko szkodzić roślinom, jeżeli im pomagać. Także no, jeżeli będzie padać, to na pewno w tym roku no będzie zabieg musowo na kłos, bo to do żniw zbyt długo, aby to stało po prostu bez jakiejkolwiek ochrony. Bo tutaj przężyto Tadeusz już u nas się miejscami wykłasza, chociaż tutaj przez miedzę u brata jest Tadeusz, ale to był późny siew, no i zobaczymy, bo tam u mnie te działeczki to już tyle kłosy wystają w Tadeuszu. On jest taką odmianą, no nieco trochę, można by rzec, że wczesną. Jęczmień się wykłasza i on tydzień zaraz po jęczmieniu tak samo się kłosi. No pszenica jeszcze z 2 tygodnie, żeby jakieś tutaj w ogóle kłosy zaczęły się pojawiać. I przypomnę, mamy 4 maj dopiero i mamy praktycznie, no niektóre rzepaki są w pełni kwitnienia, niektóre już przekwitają. Te wczesne, można powiedzieć, że kwitnienie powoli zakańczają. Ten tydzień, gdzie dzisiaj mamy sobotę i będzie po temacie, jeżeli chodzi o kwitnienie. Także idę, pokażę Wam to przężyto, czy tutaj się kłosi, czy jeszcze nie. A więc jesteśmy na przężycie i ogólnie w tym roku, tak jak Tadeusz tam, gdzie się kłosi,
jest bardzo niski. Rzepaki też zapowiadały się, że będą bardzo wysokie, ale te chłody, które przyszły, najpierw były upały, to wszystko wystrzeliło i mieliśmy 10 dni takiego porządnego chłodu. I tak jakby te rośliny zamiast rosnąć do góry, to one budowały tkankę dookoła. No mamy grube źdźbła, także tutaj, jeżeli chodzi o wyleganie, nie powinno być żadnego problemu. No i jeszcze tutaj flagowy liść mamy, ale jeszcze się przężyto nie kłosi. No pochwy są napęczniałe, kłosy już lada moment będą tutaj wyrzynały się ości. No jednak termin siewu 2 tygodnie powoduje, że no jest duża różnica. No i tutaj już możemy zaobserwować, u brata jest 5-6 klasa. I tak to wygląda. Także jak ktoś się cieszył, że tej wody jest sporo, no to ta radość była bardzo przedwczesna, no ale jeszcze zobaczymy. No, pogoda na tydzień do przodu, nie ma prognoz na jakikolwiek deszcz. Jutro albo ewentualnie w poniedziałek jakieś burze mogą występować, także jak nad kimś utworzy się burza, spadnie jakaś ilość wody, no to będzie uratowany. No wczoraj zaczęło się to, co obawiałem się. Mieliśmy 2 burze, ale pomijało nas. Po prostu pomiędzy, z lewej i z prawej szła burza. Nie popadało nic. Na jednym obrębie spadło dosłownie, nie wiem, od 0,5 do 1 litra. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o opady. Także tak to wygląda. I co? Niedługo się tankujemy. Wylewamy wodę i można powiedzieć weekend, bo już mamy godzinę zaraz 17, jutro niedziela, czas odpoczynku, także no 1 maja sialiśmy kukurydzę, ale już wczoraj 3 maja mieliśmy, można powiedzieć, wolne, siedliśmy sobie, grillowaliśmy, popiliśmy, spędziliśmy czas z rodziną, także trzymajcie się i nie wiem, czy widzimy się w kolejnym filmie, czy w kolejnym ujęciu, bo już powiem wam taki ostatnio zapierdziel, że jeszcze nic nie montowałem, nie wiem co z czym, także musicie mi to wybaczyć, ale natłok pracy ostatnimi czasy był bardzo obfity.